Maryjo, Królowo Polski, Królowo Jasnogórskiej Pustelni, Matko pojednania i zjednoczenia w miłości ludzkich serc, pokorna służebnicą, współpracująca ze swoimi sługami i zgromadzonymi wokół siebie pielgrzymami. Dzisiaj w zakonie świętego Pawła, pierwszego pustelnika, przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu. Stoją dziś przed Tobą synowie świętego Pawła, stoją także ci wszyscy, którzy od wieków korzystają z dziedzictwa ojców pustyni. Przynosimy Ci naszą gotowość trwania przy Tobie, naszą pamięć o Tobie, nasze czuwanie z Tobą. Maryjo, nie obca była Tobie pustynia, niewygoda i ubóstwo. Królowo pustelników, którzy zrośli się z Twoją drogą, którzy zrośli się z Polską, jak zrośli się ze wszystkimi narodami, gdzie szczepiła ich ręka Pańska. Twoja ojczyzna jest zawsze tam, gdzie Bóg i gdzie człowiek spragniony zbawienia.
dzisiejszej Ewangelii na to święto czytamy, gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Maryjo, twoja ucieczka na pustynię uchroniła dziecię Jezus przed zbrodniczą ręką Heroda. Człowiek widzi siebie na pustyni w swoich wielkich antynomiach, między dobrem a złem, między miłością a nienawiścią, między szatanem a aniołem. Stąd nasza paulińska rodzina wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za jej opiekę nad nami. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nas czcił ją zawsze jako matkę, panią i królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo. Jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nie brakowało w historii zakonu, jej opieka stanowiła ostoję świętości i skuteczność posłannictwa wśród narodów, do których opatrzność Boża nas posyłała. W naszej osobistej duchowości winniśmy tak związać się z Maryją, aby być autentycznymi Paulinami, ludźmi wiary. Jedynie wtedy, gdy sami odpowiemy na miłość Bożej Matki przez podanie jej swojej dłoni, tak by ona mogła nas prowadzić, możemy innych uczyć tej postawy. Jakże jest dziś potrzebne, może właśnie szczególnie dzisiaj, to potężne promieniowanie mocy Ducha Świętego przez najczystsze oblubienice. Patrząc na Matkę Chrystusa, na jej niepokalane serce, widzimy całe jej życie poświęcone spełnianiu zadania wyznaczonego przez Boga. Wierna służebnica Pana, Matka zatroskana od Betlejem poprzez ucieczkę do Egiptu, Matka wolna od zwątpienia w Nazarecie i Jeruzalem, Matka cierpiąca, ale też pełna wiary i zaufania pod Chrystusowym krzyżem, za wierność, miłość i nadzieję otrzymała od swego Syna najpiękniejszą łaskę, łaskę Królestwa Niebieskiego i zasiada na tronie w bliskości swego Syna. Każdy z nas jest wezwany do naśladowania jej cnót. Nie może poprzestać na podziwianiu jej wierności, piękna i dobroci. Te cnoty są w zasięgu naszych serc. Niech dzisiejsze święto i nasze wpatrywanie się w jej niepokalane serce będą wezwaniem do kroczenia za Maryją po ścieżkach wiary. I dziękujemy za to miejsce, za to, że tu jesteś, za wszystkich, którzy tutaj przychodzą, pielgrzymują i uciekają pod Twoją obronę. Maryjo Królowo Polski, Królowo Polskiej Pustelni, dzisiaj we wszystkich placówkach kuli ziemskiej spoglądano na obraz niewiasty na pustyni. Synowie świętego Pawła, pierwszego pustelnika, wołali do Ciebie w kilku językach świata: Królowo pustelników, módl się za nami. Matko uciekająca z Jezusem na pustynię, zabierz i nas, aby nas umocnić, byśmy mogli stawić czoło złu w nas i wokół nas. Królowo pustelników, Matko naszego Ojca i wszystkich Paulinów, którzy tu się modlili, polecamy Ci dziś zakon ojca generała Arnolda, ojca przeora Samuela, wszystkich ojców i braci rozsianych w Polsce i na świecie, kleryków, nowicjuszy, kandydatów, konfratrów, obecnego wśród nas ojca konfratra arcybiskupa Wacława, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają i śpieszą nam z pomocą, przyjaciół, dobrodziejów, pomocników i współpracowników. Polecamy Ci wszystkich, którzy łączą swoje serca i czas z Tobą w zmaganiu się o sprawy Boże. Polecamy Ci Kościół, papieża i Polskę, episkopat polski,
pielgrzymów dnia dzisiejszego, wszystkie intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, telewizję Trwam, Radio Maria, media narodowe, telewidzów i radiosłuchaczy, chorych i cierpiących, wszystkie intencje pielgrzymów. Nasza Matko i Królowo, wypraszaj powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla księdza biskupa Artura Mizińskiego, o Boże błogosławieństwo dla Huberta Burzyńskiego w 18. rocznicę urodzin, za Wojciecha i wnuczka Nikodema, za Krystynę i Józefa Maj w 25. rocznicę ślubu, o powrót do zdrowia i dar życia dla Renaty. Z nami trwają na modlitwie pielgrzymi z Wadowic. To jest comiesięczna, dziękczynna pielgrzymka za dar świętego Jana Pawła II z księdzem infułatem Jakubem Gilem i księdzem kanonikiem Marianem Bylicą. Modlimy się o powrót do zdrowia Ireny i Wiesława Cewińskich, o zdrowie dla Ireny Matysiuk. Polecają się opiece Matki Bożej, uczestnicy kursu animatora liturgicznego z archidiecezji częstochowskiej, o zdrowie dla Marka Śmiecha, o uzdrowienie dla Damiana i Karolka z choroby nowotworowej, o uzdrowienie Jacka, Anny, o zdrowie dla Andrzeja i Zofii. Modlimy się w 90. rocznicę urodzin Jadwigi Samser, za świętej pamięci Henryka Kaczorowskiego, Tomasza Walentyka, Janusza Szeremeta, Krzysztofa Tyfela, Daniela Sztyber i świętej pamięci Franciszka Koguta. Wszystkie intencje włączamy w modlitwę różańcowo, rozważając tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królowo Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O pokój na Ukrainie i na świecie, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Pustelników, módl się za nami. Święty Pawle, pierwszy pustelniku, módl się za nami. O udzielenie błogosławieństwa pasterskiego prosimy Cię, Ojcze Konfratrze Wacławie. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii świętego Marka Chrystus mówi o nowości swojego wejścia w ten świat, żebyśmy nie wlewali młodego wina do starych bukłaków. Jednocześnie to jest wskazówka, że chrześcijaństwo nieraz tak jest pojmowane jako stare bukłaki, epoka już schyłkowa. Tym razem również odczytujmy, że Chrystus jest radosną, nową nowiną o życiu i o sensie naszego życia, a przekonują nas o tym chociażby ostatnie chwile wyznań następców świętego Piotra, Jana Pawła II ze słowami Totus tuus, amen, i Benedykta XVI, Jezu, kocham Cię. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Królowej anielskiej śpiewajmy różami.